dobry. Dzisiaj gościem PTSR TV jest pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Konrad Rejdak. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję przede wszystkim, że znalazł pan czas w tym trudnym okresie, bo przecież wiadomo, pandemia to wzmożone działania. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że zechce pan być z nami. Panie profesorze, może zacznę od tego, że wkrótce obejmie pan funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Z jakimi problemami należy się zmierzyć tak od zaraz? Bo tych problemów w neurologii jest bardzo dużo, a które są takie najpilniejsze, jakby pan to widział? No rzeczywiście, będzie to bardzo dynamiczny, pracowity rok. Mamy tutaj całą listę działań, które już były przygotowywane przez obecny zarząd, obecnego prezesa. Oczywiście chcemy kontynuować te wszystkie podjęte wątki, ale oczywiście pojawią się nowe wyzwania. Przede wszystkim nowe wyzwanie, jakim jest era post-COVID, prawda? Czyli dostosowanie systemu opieki neurologicznej do właśnie nowych warunków, które de facto sprowokowała czy wywołała pandemia. Więc z jednej strony mamy już na ukończeniu taką białą księgę neurologii, która ma udokumentować, jaki jest aktualny stan naszej dziedziny i całego systemu opieki i też postulaty, co należałoby zmienić. I to jest właśnie ta paląca potrzeba. Mamy dwa światy, które się na siebie nakładają, opieka szpitalna oraz opieka ambulatoryjna. W jednym i w drugim no, oczywiście są do poprawienia, do udoskonalenia pewne elementy. Generalnie chcemy bardziej otworzyć się do pacjentów, czyli stworzyć system bardziej przyjazny dla pacjenta. Stąd konieczne jest uporządkowanie na przykład procedur i wyliczania przez NFZ naszej pracy, prawda? Bo obecny system jest skostniały, przestarzały i sprawia, że pacjent musi często krążyć, czekać na badania. Są pewne sztywne koszyki świadczeń, które wykonujemy za każdym razem, żeby dostać finansowanie. Często to powiela pewne działania diagnostyczne, a nie posuwa sprawy naprzód. Są na przykład sztywne dni pobytu w szpitalu, co w obecnych czasach jest absurdalne. Powinno być finansowanie za wykonaną pracę, a nie za dni pobytu chorego, bo chory może wyzdrowieć, co jest najważniejszym celem leczenia i nie chcemy go trzymać na siłę w szpitalu po to, żeby szpital nie utracił potem finansowania ze strony FZ-u. Są to takie najbardziej palące problemy, które musimy zmienić, przekonać NFZ i ministerstwo, że to są takie no niestety elementy, które blokują cały system, zapychają szpitale, zapychają poradnie. Chcemy stworzyć takie pakiety diagnostyki jedno-dwudniowej, czyli osoba przychodzi, ma serię badań zleconych i uzyskuje diagnozę w efekcie, a nie rozkłada się to na tygodnie i miesiące, zanim obejdzie wszystkie poradnie i wszystkie pracownie, żeby te badania zrobić. W neurologii jest to kluczowe, bo mamy duże przez to przeciążenie systemu szpitalnego, bo oczywiście najprościej w szpitalu wykonać te badania, a większość z nich można by czynić w poradni. Także to są przykłady. Zaczniemy rozmowę właśnie o stanie neurologii, ale też i jak zmienić neurologię, aby była bardziej przyjazna dla wszystkich, dla pacjentów, ale też i dla lekarzy, którzy pracują w systemie. To plan bardzo ambitny, trzeba przyznać, i trzymam kciuki, żeby się udał. Panie profesorze, jest pan związany z szeroko rozumianym SM, czyli stwardnieniem rozsianym od dawna. Również z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Jakby pan ocenił różnicę między postrzeganiem tej choroby kiedyś i dziś? No bo ta różnica jest. Tak jest. To są kolosalne postępy i poprawa. To mamy unikalną sytuację wspaniałej współpracy między towarzystwami, między PTSR, PTN, prawda? Ta
współpraca zawsze była, ale w ostatnim czasie uważam ją za wręcz wzorcową, czyli wzajemne wymiany poglądów, patrzenie z różnych punktów widzenia na problem i właśnie w jaki sposób to rozwiązać, mówić jednym głosem do urzędników, żeby właśnie nie postrzegali jakiejś tutaj rywalizacji czy dualizmów w postrzeganiu problemów. To są wielkie naprawdę zasługi z obu stron. Co się poprawiło? No mamy bardzo w sumie dobrze funkcjonujący system opieki nad chorymi właśnie w warunkach ambulatoryjnych, programy lekowe, w których de facto dostępne są praktycznie wszystkie leki, może z tymi czekającymi najnowszymi lekami, ale też proces refundacji i wpisywania ich na listę refundacyjną się skrócił diametralnie. Kiedyś były to lata. Mamy w sumie też modyfikowany system opieki w programach, tak żeby był bardziej przystępny dla pacjentów. Nie muszą tak często przychodzić do poradni co miesiąc. Mamy przerzedzone te wizyty po to, żeby po prostu nie chodzić tylko dla samego pobierania leku, tylko wtedy, kiedy jest realna potrzeba. To sprawia, że ten system działa. Oczywiście zidentyfikowaliśmy wyzwania i problemy. No, okazuje się, że ta kadra, która pracuje w tym systemie, już powoli osiągnęła maksimum swoich możliwości. Jest duże wysycenie, że tak powiem, mało lekarzy, którzy muszą jednak służyć dużym grupom pacjentów, a to też sprawia, że są pewne opóźnienia, nie jest to jakby tak płynnie realizowane. Chcemy przekonać ministerstwo i NFZ, że właśnie należy tu jeszcze udoskonalić ten system. Równa dystrybucja świadczeń w zakresie kraju, czyli żeby w regionach wybranych pacjenci mieli gorszych warunków leczenia niż w pozostałej części kraju. To są te wyzwania, ale naprawdę postęp na przestrzeni ostatnich 5 lat jest ogromny i z tego się powinniśmy wszyscy cieszyć. No właśnie, kontynuując tę myśl, którą pan ostatnio poruszył, w ostatnich latach obserwujemy, można powiedzieć, taki mnóstwo pozytywnych zmian w traktowaniu samej choroby, w traktowaniu stwardnienia rozsianego. Które według pana te przemiany jakby są dla choroby, a przede wszystkim dla pacjentów najważniejsze, czyli jakby które mają największy wpływ na umożliwienie tego lepszego dostępu do leczenia, szybszej diagnostyki, czy też szybszego wprowadzania leku do obrotu? No, uważam przede wszystkim dla każdego pacjenta niezwykle istotnym momentem jest ta diagnoza niestety, prawda? Wiemy, że kiedyś były duże opóźnienia, były też takie troszkę takie podejście, a poczekajmy, poobserwujmy, no to za wcześnie, żeby tutaj wkraczać z leczeniem, to niestety skazywało wielu pacjentów na już nieodwracalne skutki choroby. Teraz postrzeganie zmieniło się. Jest to taki trochę alarmowy system, czyli są objawy, szczególnie u młodych ludzi, to trzeba szybko zareagować i trafić pod opiekę neurologa, aby diagnostykę wykonać. No wiemy, że dostęp do rezonansu znacznie się poprawił, czyli zlikwidowano limity badań, a to też daje możliwość wykonywania badań w miarę płynnie i ten moment diagnozy jest znacznie szybszy, a przez to też kwalifikacja do leczenia. To też poprawia się, nie jest idealne, nadal są kolejki, ale wynika to czasami z różnych czynników. Też czasami pacjenci wolą poczekać albo wybierają jeszcze drogę dodatkowych badań, upewniania się, prawda? No, ta wspólna praca z państwem, z PTSR-em, to informowanie, edukacja, bardzo dobrą tutaj przynosi dobre rezultaty, bo jednak ta świadomość wzrosła wśród pacjentów, rozumieją, że nowe leki nie są czymś takim
strasznym, że to nie są leki takie, jak to kiedyś nazywano, chemia, prawda? Są to zupełnie zmienione substancje o dobrym profilu bezpieczeństwa i też dobierane do konkretnych osób. Dzięki temu akceptacja, tolerancja leczenia jest znacznie lepsza, więc to się znacząco poprawia. Kiedy już pacjent wejdzie do programu, to w nim jest. Myślę, że tu jest już najlepiej zaopiekowany i kolejnym problemem na tym etapie pojawiającym się jest zmiana i modyfikacja leczenia, prawda? Czyli widzimy, że dany lek słabo działa, trzeba go zmienić. Dostrzegamy pewne opóźnienia, jakby jeszcze nie do końca idealny system w tym procesie modyfikacji leczenia, ale mimo wszystko wiele osób bardzo sobie chwali, będąc już w systemie leczenia pod opieką lekarza, mają dobry kontakt z tymi lekarzami, to są lekarze dedykowani do tych pacjentów, więc mają duże doświadczenie w prowadzeniu choroby i w monitorowaniu tej choroby. No i też pojawiające się nowe leki, które no wkraczają, troszkę może jeszcze zawsze są pewne elementy do udoskonalenia. Z naszego punktu widzenia za każdym nowym lekiem musi iść budżet, prawda? Bo co z tego, że jest na liście, jak przekraczamy, mamy nadwykonania, a tym samym system sam w sobie blokuje po prostu realizację tychże procedur i opóźnia włączanie tych nowych, optymalnych leków. Także to są te kamienie milowe, które dokonały się w naszym systemie i się poprawiły, ale na każdym etapie są jeszcze oczywiście elementy do udoskonalenia. I to brzmi optymistycznie. No, oczywiście można powiedzieć, że nie wszystko się udaje tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast chciałbym poruszyć teraz kolejną kwestię leków. Te nowe leki, które są już dostępne, no to jest zupełnie nowa jakość. Czy mógłby Pan przybliżyć przede wszystkim osobom, które no, korzystają z nich, powiedzmy, albo które będą korzystać, na czym polega to nowatorstwo, ta zmiana jakby w możliwościach tych leków? No rzeczywiście mamy taki urodzaj, bym powiedział, jeśli chodzi o tworzenie nowych molekuł, nowych strategii leczenia. No oczywiście te nowe też nie wypierają całkowicie leków już klasycznych o długim doświadczeniu i już obecności na rynku, ale dają możliwość modyfikacji. Główne trendy, które widzimy w rozwoju nowych molekuł, to oczywiście coraz większa skuteczność z dobrym profilem bezpieczeństwa. Zdarzały się niestety pewne wpadki, prawda? Były leki, które pojawiły się, a musiały być wycofane z racji działań niepożądanych. To jest naturalny proces ewaluacji i tworzenia nowych leków, ale te, co obecnie są dopuszczone, dostępne, rzeczywiście cechuje dobry profil i bezpieczeństwa, ale też wygody dla pacjenta. Obserwujemy coraz rzadsze podania leków, czyli to jest taka nowa jakość. Mamy leki, które podawane są raz na pół roku, prawda? Raz na rok, więc jest to duży plus, duża zaleta. No, pacjenci trochę zapominają o chorobie dzięki temu, a jednak są stale leczeni i wysokoaktywnym leczeniem. Więc to są duże atuty tych nowych molekuł. No są w większości to leki biologiczne, czyli takie troszkę działające poprzez mechanizmy fizjologiczne, bym powiedział. Tworzone są jako już w pełni humanizowane molekuły, nie wywołują działań niepożądanych tak ewidentnych, silnych, jak to w przeszłości bywało. Ale też pamiętajmy, że te leki klasyczne, które są, mogą stanowić taki trochę wypełniacz. Czyli mamy pewne okresy choroby, gdzie musimy użyć tych mocnych, nowoczesnych leków, ale w okresie stabilizacji i już wyciszenia choroby wracamy do tych klasycznych, bo one mają jednak najdłuższy okres obserwacji i też takie już w dużej mierze utrwalony profil bezpieczeństwa, więc
I bardzo dobrze się to uzupełnia. Tak naprawdę no, różnicuje się obraz terapeutyczny, a jednocześnie no, daje nam, lekarzom, taką możliwość elastyczności, doboru, personalizacji leczenia, co jest tak ważne dla pacjentów. Wiele się mówi o trudnej sytuacji w neurologii ostatnio. No pan, jak mówiliśmy na początku, za chwilę będzie prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Czy moglibyśmy zdiagnozować, co spowodowało te trudności i co można zrobić, żeby poprawić stan polskiej neurologii? Oczywiście, więc wspomniałem o tym systemie szpitalnym, gdzie ucieka nam kadra. Niestety w publicznych placówkach no, ubywa lekarzy. Jak wiemy, praca neurologa stała się bardzo taka no, wytężona, trudna. Jesteśmy na pierwszej froncie, na pierwszej linii frontu walki z chorobami. To też pokazała pandemia, że żaden szpital wielospecjalistyczny nie może obyć się bez konsultacji neurologicznych, więc brakuje lekarzy na dyżurach, na SOR-ach. A to jest bardzo odpowiedzialna, trudna praca, bo musimy czasami rozstrzygać i podejmować decyzje życiowe dla pacjenta, czy jest zagrożenie życia, czy go nie ma, czy musimy przyjąć pacjenta do szpitala, czy może być w domu. Więc naprawdę trudne decyzje tu no, na tym polu widzę no, jednak te takie największe wyzwania, trudności, bo brakuje lekarzy. Często cały system de facto opiera się na osobach w wieku emerytalnym. Są szpitale, gdzie dyżurują osoby w wieku 70-80 lat. Naprawdę to jest często spotykane w naszym systemie, więc bądźmy tego świadomi. Wielu lekarzy albo przeszło do takich no, placówek prywatnych, no, gdzie po prostu konsultują. Owszem, ich praca jest bardzo ważna, ale to jest jakby taki trochę inny świat no, opieki nad chorymi, a te największe wyzwania pojawiają się właśnie w systemie publicznym, bo my przejmujemy opiekę nad pacjentami również z innych dziedzin. Tak naprawdę nie ma już oddziałów internistycznych, a to my musimy się zająć chorymi na przykład z wieloma współistniejącymi schorzeniami, bo akurat jednym z elementów jest dysfunkcja układu nerwowego. No, to ma duży wpływ na funkcjonowanie systemu. No i wspomniałem te takie skostniałe, dziwaczne czasami systemy wyceny, finansowania tych procedur sprawia, że często właśnie my tracimy i środki, i czas, a tak naprawdę nie przybliża to pacjentów do diagnozy i nie wnosi. I często jest tym elementem krytyki, no, że byłem w trzech szpitalach i dalej nic nie wiadomo, prawda? Bo mu de facto wykonano podobne procedury, bo za to płaci NFZ, prawda? A każde wyjście poza te koszyki ustalone przez NFZ praktycznie jest pomijane przez system, więc to są takie skrajne przykłady, które musimy wyeliminować, bo chcemy uczynić naszą pracę efektywną i też, żeby pacjenci jak najlepiej korzystali z tego systemu, bo wydajemy jako państwo duże środki, je trzeba po prostu racjonalizować. Panie profesorze, jeszcze mi przyszły do głowy dwa takie pytania. No jedno to obowiązkowo chyba muszę zadać, zwłaszcza w tym okresie. Szczepionki. Jaki to może mieć wpływ na osoby, które borykają się ze stwardnieniem rozsianym? Szczepić się, nie szczepić się? Jestem tutaj oczywiście w pełnym kontakcie tu z całym środowiskiem ekspertów i no, rozmawiamy, dyskutujemy, wiemy też opinie z zagranicy kolegów. Generalnie rekomendacja jest, że tak, że zdecydowanie szczepimy się, żeby uniknąć tej poważnej, ciężkiej choroby, która może
no niestety gorzej, ciężej przebiegać u osób dotkniętych chorobami neurologicznymi, w tym SM. Na szczęście takich sygnałów ewidentnych nie było, ale te dane dopiero zbieramy i dowiemy się, jak pacjenci z SM-em przechodzili infekcję SARS-CoV-2. Także rekomendacja jest, żeby się szczepić, ale z zachowaniem środków bezpieczeństwa, czyli nie w okresie infekcji dróg moczowych na przykład, czy jakichś innych objawów infekcyjnych. No, trzeba wyeliminować ryzyko jakichś reakcji anafilaktycznych, czyli alergicznych. No więc trzeba dobrze przeanalizować swoją historię, wiedzieć, czy bywały takie reakcje nieprawidłowe na leki, jakiekolwiek, i to trzeba przedyskutować z lekarzem kwalifikującym do szczepienia. Także takie podstawowe zalecenia. Też będzie monitorowanie, czy przypadkiem niektóre leki, które biorą pacjenci na SM, nie mają wpływu na troszkę słabszą odpowiedź immunologiczną, czyli że to szczepienie nie wywrze spodziewanego efektu ochronnego. To jest jedyny taki element, ale na tą chwilę nie ma takich potwierdzonych danych, to jest dyskutowane. Także tak czy owak trzeba się szczepić, ale też okaże się w czasie, czy wszyscy rozwiną taką w pełni adekwatną reakcję obronną. Może trzeba będzie powtarzać szczepienie częściej, prawda, żeby to indukować, ale jest to w tym momencie tylko elementem naukowym, a rekomendacja jest, żeby zdecydowanie jak najszybciej przystąpić do szczepienia. Czyli szczepimy się, walczymy z COVID-em. I na koniec też, panie profesorze, pytanie o te dwie postaci, które jeszcze niedawno nie miały żadnej szansy na leczenie, natomiast w tej chwili już jedna z nich, czyli pierwotnie postępująca, ma lek, natomiast czekamy na włączenie do refundacji leku na wtórnie postępującą. Deklaracja pana ministra Miłkowskiego jest taka, że w marcu prawdopodobnie zostanie objęty refundacją. Czy to zamyka jakby potrzeby stwardnienia rozsianego? Jak pan sądzi, czy czekamy na jeszcze jakieś leki, które, no daj Boże, po prostu zlikwidują tę chorobę? Właśnie, bardzo słuszne pytanie i uwagi. Te leki są bardzo ważne i bardzo potrzebne. One będą adresowane do pewnych wybranych podgrup pacjentów, czyli nie jest to lek dla wszystkich z wtórnie postępującym SM na przykład, czy pierwotnie postępującym. Tu adresowane są te leki do tych form bardziej aktywnych, prawda? Czyli tam, gdzie jeszcze zachowana jest aktywność rzutowa, czy pojawiają się nowe ogniska w rezonansie, a tym niezaspokojonym obszarem i potrzebą w SM to są właśnie faza bardzo zaawansowanej choroby, tam gdzie no niestety już ta niepełnosprawność narosła, no, pacjenci są na wózkach i utracili zdolność chodzenia, prawda? Więc to jest to wyzwanie największe, czyli wprowadzenie leków regenerujących układ nerwowy i przywracających funkcję. To jest ogromna potrzeba i nadal wierzymy, że takie leki się pojawią. To, co udało się osiągnąć, to poprzez wczesne leczenie i bardzo intensywne zapobiegamy i opóźniamy znacząco wystąpienie tej późnej fazy zaawansowanej choroby i wydłużamy czas prawidłowego funkcjonowania pacjentów, ale wiemy, że w Polsce mamy dużą grupę chorych, nie do końca nawet doszacowaną w statystykach, że są wśród nas osoby z bardzo zaawansowanym SM, którzy nawet nie korzystają z porad i wizyt u neurologów i dlatego system nie do końca widzi tych pacjentów. Oni owszem są pod opieką lekarzy rodzinnych albo w różnych zakładach opiekuńczych, więc dla nich chcemy mieć jakieś leki, które przywrócą ich do funkcji, do poprawy jakości życia. No i też marzymy o leku, który będzie działał przyczynowo, czyli w ogóle nie dopuści do rozwoju choroby. Coraz więcej się o tym mówi. Są dane o takim okresie w chorobie, nazywamy to prodromalne, czyli już są pewne symptomy choroby, ale jeszcze nikt nawet nie zdaje sobie sprawy, że to już jest SM.
Nie, na pewno nauka pójdzie w tym kierunku, żeby bardzo wcześnie wykrywać chorobę, no i szukać leków, które praktycznie zablokują jej rozwój. I już wspomniana szczepionka, firma, która produkuje szczepionkę, opracowuje lek jako szczepionka na SM. To jest rewolucja, czyli będziemy uczulać układ, nasz organizm na pewne białka, które są w mózgu, tak aby rozwinęła się odporność i blokował się mechanizm uszkodzenia układu nerwowego. Także dokładnie ta sama szczepionka, ten materiał RNA będzie testowany jako lek na wczesny SM, żeby pohamować tą kaskadę uszkodzenia, która występuje w rzutach choroby. Także to są te ciekawostki. Chętnie się będę z Państwem dzielił, bo no, w żywo się tym interesuję i to byłby przełom. Mamy osoby z jakimiś bardzo wczesnymi cechami choroby, dostają szczepionkę, która ma w ogóle zatrzymać postęp dalszy procesów chorobowych. To są rzeczy brzmiące jak science fiction, można by powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że wkrótce się zmaterializują i rzeczywiście w stwardnieniu rozsianym nastąpi ten przełom. Panie profesorze, jeszcze raz gorąco, gorąco dziękuję za to, że znalazł Pan czas dla PTSR TV. Ja kończąc przypomnę tylko Państwu, że gościem PTSR TV był Pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Konrad Rejdak, prezes ELEKT jeszcze, ale już wkrótce, bo w marcu zdaje się, tak? Prezes Urzędu... Od września. Z racji COVID-u przesunęliśmy, także rozumiem. Od września rozpoczynamy. Czyli od września prezes urzędujący Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a także członek doradczej Komisji Medycznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Bardzo dziękuję za zaproszenie i z radością będę dzielił się tutaj wszelkimi nowościami z Państwem i kłaniam się, życzę zdrowia i zaczynamy akcję szczepienia. Dziękuję panie profesorze także w imieniu środowiska osób chorych na stwardnienie rozsiane i również panu zdrowia przede wszystkim w tym trudnym okresie. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Do widzenia.